Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za długą przerwę, ale nie było kiedy. Zapracowany człowiek. Dzisiaj chcę pokazać, jak w łatwy sposób wymienić na grzewnicę Fiat Ducato 2006 do 2014. Wszyscy Wam będą mówić, że to trzeba pół kokpitu rozbierać, że to trzeba zapłacić kupę pieniędzy, a to jest gucio prawda. Po prostu można zrobić to samemu. Wolna sobota i jedziemy. Od czego należy zacząć? Na początek musimy odkręcić panel, w którym są bezpieczniki. Robi się to poprzez wykręcenie, zdaje się, trzech otworów i trzech się wkrętów. Pierwszy wkręt jest tu, drugi jest tutaj. Wiem, że paluchem się nie pokazuje, ale nie ma czasu. Trzeci wkręt jest tu. Po wykręceniu wyszerpujemy to do siebie i uzyskujemy dostęp ponad pod pedałami. Następnym krokiem wykręcamy tą część. Tutaj zdaje się jest 6 albo 8 wkrętów. Tak jak widać, zwolnię trochę, bo tutaj dostępu to dobrego nie ma. Są po prawej, po lewej 2. Po środku są 2. Raz. Tutaj jest drugi, potem na górze 3, staje się 4, potem tutaj są 2 i 2 są od spodu. To się nam fajnie wykłada, tylko wcześniej trzeba odkręcić taką fajną osłonkę. Zaraz pokażę, o co chodzi. Tu jest taka fajna osłonka. O ta. Ją odkręcamy od schowka. I potem to wszystko wychodzi, tutaj trzyma się na takim śmiesznym zawiasie. Wyciągamy to, odkręcamy dolną osłonę, dwa wielkie wkręty i mamy całość wyswobodzoną. Potem odkręcamy pedał gazu, lecz zanim to uczynimy, należy wyswobodzić wtyczkę. Zaraz pokażę, jak się wtyczkę wyciąga. Są dwa wkręty na torksa. Na dole jest zainstalowana na takich uszach, które się po prostu wsuwa. Wtyczki postaram się wciągnąć, bo schowałem, dlatego że przeszkadzają. We wtyczkach wyciągamy taki plastik. Wkładamy od góry, w to miejsce, śrubokręt. Wyciągamy do siebie i w czasie wyciągania wtyczka sama wysuwa się do góry. Mamy wyciągnięty pedał gazu. Wtedy uzyskujemy dostęp do osłony na grzewnicy. Samą osłonę mam wyciągniętą. Zaraz pokażę, co tu trzeba zdemontować. Wykręcamy jedynie dwa wkręty. Jeden, który jest widoczny, drugi, który jest niewidoczny. Tutaj są rurki wchodzące. I na dole palcem pociągamy za zatrzask do siebie. Demontujemy osłonę na grzewnicy. Później, w zależności od wersji, są wersje z plastikami. Niestety dopadła złośliwe rzeczy martwych. Są wtyczki, są obejmy plastikowe. One oczywiście się łamią w trakcie demontażu. Należy od razu pomyśleć o zakupie wraz z nową nagrzewnicą obejm stalowych. Je po prostu demontujemy i wysuwamy rurki. One delikatnie wychodzą z otworów montażowych. Przesuwamy, tu jest tyle ruchu, że można śmiało je odsunąć do boku i wyciągamy na grzewnicę w kierunku nowy ostrzy, w kierunku pedału gazu. Następnie przesuwamy w dół i uwalniamy na grzewnicę. Na grzewnica, podejrzewam, że nikt nie wadzi. Nie wymieniał, tak jak widać, ma takie zacieki czerwone, to pozostałość płynie. Łatwo sprawdzić, bo widać zawsze tu na dole, jakby się przyjrzeć, jest czerwony nalot i to jest pierwszy sygnał, że jednak smród borygo po uruchomieniu ogrzewania świadczy tylko i wyłącznie o tym, że cieknie na grzewnicę. Jak widać, wcale nie jest to spektakularny wyciek,
Ale zapachy. No powiem tak. Nie dało się używać już na koniec ogrzewania, dlatego że sąd był taki, że aż łzy z oczu ciekły. I wcale to nie jest wielki wyciek. Jak zdiagnozować? Prosto. Odkręcamy nagrzewanie, śmierdzi. Zakręcamy ogrzewanie, przedmuchujemy i ginie nam smród. No. Co tutaj innego wymyślać? Można zaglądać, można sprawdzać, ale to po zapachu można ocenić, czy mamy wyciek, czy nie. Jest on tylko i wyłącznie wtedy, kiedy skierujemy powietrze poprzez drogę z ogrzewaniem. Nagrywam po raz drugi, niestety, bo tamto się nie nagrało, co było wcześniej. Muszę się skupić, co teraz. Wyciągnęliśmy już nagrzewnicę, mamy oswobodzone. Aha, tutaj, żeby podczas wyciągania nagrzewnicy nic nam się nie wylało do środka, musimy w pierwszym kroku upuścić płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, wykręcić sobie korek. To sobie nam z tych przewodów fajnie pocieknie i wyrówna się poziom. Wtedy będziemy mieli rurki oswobodzone z płynu. Jak zdjąć rurki? One wyglądają trochę strasznie, ale nic tu w tym strasznego, bo rurka jest założona na zatrzasku. Zatrzask natomiast oswobadza się poprzez ściśnięcie palcami. Normalnie ta blacha się rozchyla i wtedy możemy delikatnie próbować ściągnąć do siebie. Ważne, po prawej stronie mamy przewód z odpowietrznikiem. Po lewej mamy przewód bez odpowietrznika. Lewy przewód, nie sprawdzałem, czy one mają różnicę. Mają różnicę wielkości, także nie sposób pomylić. Lewy skonstruowany jest identycznie. Ściskamy palcami, blacha się rozchyla. Jakby ktoś miał wcześniej wycieki, tutaj pod spodem, czerwony nalot, to należy się od razu uzbroić w O-ringi, które tam w głębi są schowane. Nie wiem, czy widać. O, teraz widać taki stopień. To jest O-ring. I należałoby je dokupić czy wcześniej. Skorzystać z okazji i od razu wymienić. Nie ma sensu wymieniać całych sztucerów. Tym bardziej, że opaski są dość solidne. I to trzyma. Najtaniej wychodzi wymienić O-ringi. Co po włożeniu z powrotem na grzewnicy? Ano należy zakupić wcześniej sobie zestaw. W zestawie on kosztował 217 zł. Jest coś takiego. To zastępuje nam plastik. Są dwie śrubki do skręcenia i dwa O-ringi. To wchodzi dość luźno. Po skręceniu powinno się w miarę mocno zacisnąć i powinno dość solidnie trzymać. Przy okazji wyciągamy fit tyłkowy, kontrolujemy jego stan. U mnie po 3 miesiącach trzeba było tylko wytrzepać. Jeszcze można polatać trochę. Latem podejrzewam, że za miesiąc znowu trzeba będzie go wymienić. Wyciągamy, jak już mamy oswobodzone z tego schowka, uzyskujmy dostęp. Tutaj są dwie śrubki. Ja wymieniłem je na PH2. Zwykłe do blachy. Srebrne. Działa, trzyma. Nie muszę tutaj marudzić. Wykręcamy dwie śrubki, łapiemy za to i wyrywamy, bo to siedzi na tym zatrzasku. Na tych dwóch zatrzaskach. Dołem się opiera na tej wardze. Górą trzyma zatrzask. Wyszarpujemy, wyciągamy i wysuwamy w dół filtr pyłkowy. Filtr pyłkowy ma oznaczony kierunek przepływu. To jest bardzo ważne, ponieważ on się rozkłada pod naporem powietrza i uszczelnia. Podejrzewam, że ta dolna i górna warga się odchyla. Bo jeżeli spuścimy powietrze z powrotem, ona nam się będzie składać. A tak napór powietrza powoduje jej odchylanie, przez co się uszczelnia i unikamy tego, żeby przenikały nam bruk do środka. Samochód jeżdżony trasa, miasto trasa, mało po kurzu, jest dużo pyłków z drzew, jakieś takie kłaki. Nie widać, tutaj są te kłaczki, ale
bez fanatyzmu. Widać, widać. Ja to wytrzepałem jeszcze później przedmucham sprężonym powietrzem. I co? Na grzewnicy wsuwamy na miejsce, zakładamy nowe o-ringi, wsuwamy rurki, zakładamy wcześniej na rurki, obajmy, żeby się potem z nimi nie szamotać. Skręcamy śrubkami w taki sposób, żeby był później dostęp i łatwo, żeby można było je odkręcić. I możemy próbować składać to do kupy, no. I tutaj wielkie podziękowanie jednemu z prowadzących, kanał Rosjaninowi, który podjął się wyzwania i udowodnił wszystkim, że da się to zrobić bez rozbierania całego kokpitu. To jest poskładane jak Lego, kupa śrubek, ale cały dzień trzeba na tym spędzić. A tutaj wykręcamy pedał gazu, odkręcamy plastik, włamiemy, obejmy, bo ich rozebrać się nie da. Wyciągamy na grzewnicę, wkładamy, skręcamy do kupy, zalewamy płyn, kontrolujemy, czy jest wszystko w porządku. O, i taki jeszcze protip przy okazji, też zaczerpnięty gdzieś tam z internetów. Dobrze jest użyć jakichś delikatnych, łagodnych środków, detergentów i tam wypryskać w środku i wykąpać z tego płynu, który tam nam się nagromadził i odsechł, dlatego że istnieje ryzyko ponownego pojawiania się smrodu. Ja przy okazji planuję trochę wykąpać tutaj tą część, bo jak widać, ona jest taka szara. To jest skraplacz. Parownik. To jest parownik klimatyzacji. Jego też trochę przekąpię. Wcześniej sprawdzić trzeba drożność odpływu kondensatu. On tu też fajnie się ściąga, bo tutaj jest, tak jak widać, jest taki występ, jest otwór w gumie, który ustalający i trzymający zarazem. Trzeba sprawdzić drożność, wykąpać wszystko, przelać, przeczyścić ile się da, żeby potem uchronić się od jakichś niepotrzebnych, dodatkowych efektów. I co? Powodzenia! Niebawem podejrzewam, że pojawią się kolejne filmiki w moim wykonaniu. Jeszcze trochę nazbierało się materiału. Mam zamiar wrócić do piły, która wróciła z serwisu już jakiś czas temu. Zaraz pół roku będzie. Ustosunkuję się do tego, co się wydarzyło z piłą i zrobię może film poglądowy, jak piłuje nowa piła. Czy wytrzyma więcej niż 10 cięć albo 20? Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. No i jeszcze taka jedna rada. Przed odpięciem pedału gazu należy odłączyć akumulator, dlatego że nawet jak nie uruchamiamy zapłonu, pozostaje błąd i zaświeci się nam czek. Także należy odpiąć akumulator. Ja mam na tyle szczęście, że mam V-scanner jakiś tam, iCar, i sobie szybciutko, na bieżąco wyczyściłem błąd, żeby się nie świecił mi samymi dniami. A zapomniałem dodać jeszcze a propos uniknięcia wycieku do kabiny płynu chłodzącego. Po zdjęciu tych rurek doprowadzających, ja użyłem odkurzacza takiego przemysłowego z funkcją zbierania wody. Normalnie tu zakłada się rurę odkurzacza i wyciąga płyn z nagrzewnicy. Także przy moim przypadku nic się w ogóle nie wylało. Dziękuję.